Witam Was, moi drodzy Facebookowicze. Chciałem się Wam pochwalić, że wpadłem na pewien problem. Wędkarski problem. Nie potrafiłem sobie wykupić karty wędkarskiej. Weszłem online, przeszukałem to wszystko, mówię, no kurde, coś mi nie pasuje. I dla tych, co nie wiedzą, ja wychowałem się w Anglii, 20 lat tam mieszkałem, a teraz pół roku mieszkam w Polsce i często wędkuję. Zazwyczaj na prywatnych łowiskach, no ale nie zawsze. Więc jak nie jestem na prywatnych łowiskach, więc wiem, że potrzebuję kartę wędkarską. No i zazwyczaj kupowałem sobie taką na jeden dzień, na dwa dni i teraz myślę sobie, nie no, wykupię sobie taką na rok. Na rok, po prostu tak jak przyzwyczajony byłem w Anglii, jak wędkowałem, kupowałem na rok i płaciłem niewiele funtów. No ale nie udawało mi się, bo mówię, Mazowieckie, tu Dolny Śląsk, Olsztyn, kurde, mówię, coś jest nie tak. Więc zadzwoniłem do mojego znajomego dobrego, do Pawła, Strong Carp i mówię, Paweł, a zresztą posłuchajcie sami. Ja mieszkałem w Dublinie 15 lat. No, a ja w Londynie 20. Pozwolenie roczne kosztowało na wszystkie wody, może za darmo, ale wszystkie inne wody 40 euro. A u nas w Anglii na cały rok karta chyba 50 czy 60 funtów, nie pamiętam już. A powiedz mi cenę na całą Polskę, ile kosztuje karta? No z 12 koła byś musiał, bo ja tak kiedyś to przeliczałem. A więc, czy Polski Związek Wędkarski może mi wytłumaczyć, o co chodzi z tymi około 12 tysiącami złotych, żeby móc wędkować cały czas w całej Polsce? I wiecie, co im Paweł powiedział? Paweł powiedział mi, moi drodzy, że on, zawodowy wędkarz, nie amator, zawodowy wędkarz, on nie ma karty wędkarskiej. On jak jeździ gdzieś, to wykupuje na dzień. Bo on jeździ po całej Polsce. Jak ma wykupić całą Polskę, to w ogóle to jest jakiś nonsens. Czy może ktoś wytłumaczyć mi? Może ja i Paweł się nie znamy. Może znacie jakieś triki, a może ktoś z PZW wejdzie tutaj i wytłumaczy amatorowi i profesjonaliście, że coś z nami jest nie tak, a może jednak z wami, drogie PZW. Bardzo chciałbym, żeby ktoś się do tego odniósł.